Witam Was w tych pięknych okolicznościach natury. Dzisiaj Wam pokrótce opowiem, co to jest RSL i co to jest Skyhook. Żebyście wiedzieli sami, jak to działa, bo co innego jest, kiedy macie to narysowane albo macie to w postaci schematu, co innego, kiedy zobaczycie na filmie. RSL to jest to proste urządzenie, nie może być już prostsze. Jest to łącznik pomiędzy głównym spadochronem, którego się pozbywamy, a zawleczką od zapasowego spadochronu. Nazwa RSL, Reserve Static Line, to jest jak gdyby odniesienie do szkolenia na static line, kiedy macie spadochrony uruchamiane poprzez oddzielenie się od pokładu. Mamy zamocowaną statyczną linię do samolotu i ona nam otwiera spadochron główny. Tutaj mamy to samo, tyle że do niesprawnej czaszy spadochronu głównego dołączona jest linia statyczna, która wyrywa zawleczkę. Tak to się dzieje w postaci normalnego RSL-a, jak widać prostsze być nie może. Natomiast marketingowcy wymyślili dla nas coś zupełnie nowego, to jest Reserve Static Line ze Skyhookiem, czyli to już jest system MARD. Wspomaganie otwarcia zapasowego spadochronu poprzez odchodzący od tego układu spadochron główny. Za chwileczkę otworzymy ten spadochron, ale zanim go otworzymy, chcę, żebyście zobaczyli, jak to wszystko jest podłączone. Oryginalnie RSL jest włożony pomiędzy kółka dystansowe w przestrzeni spadochronu zapasowego. I ta tasiemka podłączona jest do taśmy nośnej głównego spadochronu. Główny spadochron, kiedy od nas odjeżdża, po prostu nam wyrywa zawleczkę. Tej zawleczki nie będę wyrywał, dzisiaj mam pacjenta do otwarcia tu obok. Przy czym zobaczcie, że urządzenie, które działa mniej więcej 30 sekundy od momentu, kiedy się pozbyliśmy głównego spadochronu, ono inicjuje, tak naprawdę tylko i wyłącznie wyrywa zawleczkę od zapasowego spadochronu. Nie spodziewajmy się nic więcej, to nie jest urządzenie, które otwiera zapas, ono tylko wyrywa zawleczkę. Podobnie jak automat, nie otwiera zapasowego, tylko przecina pętlę. Trzeba pamiętać i używać dość precyzyjnie pewnego nazewnictwa. Jest bardzo proste i funkcjonalne, być może ratuje życie ludziom, którzy zbyt nisko podejmują procedurę awaryjną. System MARD połączony z RSL-em ma dwie funkcje. W pierwszym etapie, zaraz będziemy to widzieć, jak to wygląda, co będę robił, w pierwszym etapie zostanie wyrwana zawleczka przez system RSL i wystartuje pilocik. Natomiast w drugim etapie działania systemu MARD Skyhook zostanie wyciągnięta osłona i zdjęta z zapasowego spadochronu przez ten sam niesprawny główny spadochron. Natomiast zaraz zobaczycie w środku, że jest to dość skomplikowany system. Tutaj wcześniej już mam spadochron główny, który ma nietypową awarię. Zobaczcie, jak poplątane są linki. Slider jest niewątpliwie uwięziony i nie jest w stanie to się otworzyć. Widać też, że skoczek coś tu próbował zrobić, bo są wyciągnięte zawleczki. Chyba próbował to odhamować, ale nic z tego nie będzie. W związku z tym na wysokości awaryjnej, na takiej, na której skoczek sobie ustalił, nie niższej, podejmuje on procedurę awaryjną. W pierwszym etapie podjęcia procedury awaryjnej musi pozbyć się czaszy głównej, czyli odczepić ją poprzez wyzwolenie zamków trzykółkowych. Do tego celu służy uchwyt, który jest zamocowany z prawej strony uprzęży. Wyciągając kable wraz z uchwytem, nie wyrzucamy tego w ten sposób, bo to jest około 100 euro. Mało tego, potem ten sprzęt jest niesprawny, bo nie można go ułożyć. Natomiast na razie nie myślmy jeszcze o tych 100 euro, pomyślmy o ratowaniu życia. W momencie, kiedy wyciągnęliśmy ten uchwyt, w dziesiątych częściach sekundy zaczyna od nas się oddalać spadochron główny. Zamki otwierają się i zaczyna się proces otwierania zapasowego. Pierwsze, co widzimy, to jest tradycyjny RSL, przy czym jest bardziej skomplikowany, bo on również wyciąga drugi kabel od zamków, gdyby tylko jeden się otworzył, ale nie wchodźmy w szczegóły. Pierwsze, co zrobi ta czasza, kiedy się odjeżdża, czy mamy dobre ujęcie? Teraz mamy dobre ujęcie, będzie widać, co się dzieje. Otóż pierwsza sprawa to, czasza główna, odjeżdżając, wyciąga zawleczkę, więc startuje pilocik. Trzeba się odsunąć, żeby nie wybił zęba.
Ale to nie jest koniec pracy całego układu. To na razie jest koniec pracy układu RSL, czyli tak samo jak w normalnym, tradycyjnym RSL-u, on wyciąga nam zawleczkę od zapasowego spadochronu. To zrobił. Natomiast widzimy, że układ jest bardziej skomplikowany. Jeszcze jest jedna tasiemka oprócz zawleczki, która prowadzi głębiej do rzeczonego skyhooka. Skyhook to jest ten właśnie element, który tutaj widzicie. I teraz przy tej konfiguracji, w której to spadochron niesprawny główny będzie otwierał cały ten system, na haku tasiemka powoduje, że jest wyciągany cały freeback ze środka. W innej sytuacji, gdybyśmy tylko wyciągnęli my zawleczkę, gdyby nie było tego spadochronu głównego, pilocik, który startuje, zsunąłby się z tasiemki i pracowałby normalnie, tak jak każdy zapasowy spadochronie. No ale mamy awarię, w związku z tym wyciągamy dalej to wszystko. Czasza główna odjeżdża, a do niej zamocowana zostaje paczka od zapasowego spadochronu. Czyli gdybyśmy zobaczyli sytuację po ratowaniu, to na tym całym bałaganie, który zostaje w powietrzu, który ma olbrzymi opór, niezależnie od tego, w jakim stanie otwarcia jest ten główny spadochron, on może się nie nadawać do lądowania na nim, ale w powietrzu stanowi kotwicę. W związku z tym na tym całym spadochronie głównym zostanie freeback wraz z taśmą łączącą. A zapasowy spadochron będzie mógł się spokojnie napełnić. Kolejny raz otwieramy kolejny zapasowy spadochron, żebyście widzieli, że ta zabawka służy do tego, żeby ratować życie. Zostawmy to w spokoju, a skoncentrujmy się jeszcze troszkę, żebyście zrozumieli, jak działa cały skyhook. Skyhooka mamy tutaj na patelni. Mamy pilocik. Mamy bardzo ładne słoneczne oświetlenie przy dobrej pogodzie i widzimy, jak to wszystko działa. To jest RSL podłączony do niesprawnego głównego spadochronu. Tu jest pilocik, który w normalnej sytuacji bez układu MART musiałby wykonać całą robotę po odczepieniu głównego spadochronu. Natomiast w przypadku skyhooka, jeżeli to czasza ciągnie wszystko, to ten układ jest zazębiony i pracuje jako nośnik od całego freebaga. Jeżeli to pilocik startuje, to w tym momencie zrywa on taką nitkę kontrującą, to schodzi delikatnie, powinno chyba delikatnie zejść, schodzi sobie i pracuje normalnie, jako normalny pilocik sprężynowy z freebagiem i sobie odjeżdża. Układ dodatkowo przyspiesza otwarcie zapasowego spadochronu. Można by przyjąć, że nawet to kilkadziesiąt metrów, no może parędziesiąt metrów bardziej przyspiesza pracę tego spadochronu zapasowego. Natomiast niewątpliwie komplikuje całą przestrzeń spadochronu zapasowego. O ile RSL z jego prostotą i z funkcjonalnością, pomimo tego, że ma pewną liczbę negatywnie nastawionych do niego osób i ma również pewne odcienie szarości, jeżeli chodzi o jego pracę, to zestawienie RSL i Skyhook, to musimy wziąć pod uwagę, że zyskujemy kilkadziesiąt metrów, ale ceną tego zysku jest olbrzymie skomplikowanie przestrzeni spadochronu zapasowego. Do tego stopnia nawet, że niektórzy producenci wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia w postaci gumek, które trzymają pierwszy wplot taśmy łączącej. Dodatkowe klapki, które muszą to wszystko separować. Jest ich bardzo dużo. Opory, które są w tym momencie, które musi pokonać pilocik sprężyny, powodują, że trzeba założyć sprężynę mocniejszą. Czyli uzyskanie tych dodatkowych kilkudziesięciu metrów to już jest bardzo poważny koszt konstrukcyjny. Natomiast normalna praca RSL-a, który jest bardzo prościutki w montażu i w użytkowaniu, nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych konstrukcyjnych trudności. Coś Wam jeszcze miałem powiedzieć na temat RSL-a, ale Wam nie powiem, bo muszę utrzymać tak zwany suspens. Muszę Was trzymać w napięciu do następnego programu. Dziękuję uprzejmie.